Polaków, Sebastian Nadolski, goszczy dzisiaj, znaczy nie goszczy, prowadząca zamiast Mirka Raka, Małgosza Rak, witam, i gość programu Jakub Ławniczak, poznaniak, witam cię Jakub. To jest Jakub Ławniczak. Taka postać z internetu. Taka postać internetu, która ma dużo przemyśleń, która dużo analizuje, obserwuje, czuje, myśli, czyta, ogląda, rozmawia z ludźmi, która wyciąga własne wnioski, która stara się te wnioski bardzo sortować całą wiedzą, którą ma i która nie stara się nie mówić czegoś, czego w pełni nie czuje, że jest prawdą. I taka wiedza, która po prostu jest bardzo złożona, bo wszystko z czegoś wynika i wszystkie rzeczy, które wynikają w kosmosie i na Ziemi, których ludzie nie rozumieją, nie rozumieją tego tylko z tego powodu, że zamknęli sobie horyzonty wyobraźni i domyślności. Ludzie bardzo często nie domyślają się różnych rzeczy. Wystarczyłoby chyba trochę uruchomić pewne procesy kreatywności w głowie i gdzieś można połączyć te wszystkie fakty w jedną wielką całość, z czego później można wnioskować, na przykład jak jest skonstruowany Matrix, jak wszystko funkcjonuje tutaj, kto tym wszystkim zarządza, dlaczego stało się, jak się stało, dlaczego jest tyle dezinformacji, bo jest masa dezinformacji na temat tego, że Ziemia była wciągnięta w Matrix ileś milionów lat temu, co jest totalną bzdurą, dlatego że Ziemia nieraz już była na bardzo wysokich wymiarach. Niestety Ziemia była bardzo mocno atakowana od wewnątrz poprzez wcielanie się istot negatywnych na przykład, tak? Czyli po prostu wcielało się przez dłuższy czas, w końcu przejmowało wszystko, co było na Ziemi i wykonywało destrukcję, obniżało wibracje, energię, świadomość ludzką, która wydaje mi się, że jest jeszcze niższa niż na przykład była 300 lat temu. Z różnych względów, chociażby dlatego, że istnieje coś takiego jak psychologia tłumu, gdzie większość wierzy w to, co większość wierzy, a nie w to, co sam większość według mnie ludzi. Nie ma jakiejś specjalnej wiedzy na temat zjawisk takich jak proces z energiami, jak chociażby zdejmowanie różnych rzeczy energetycznych, duchowych. Po prostu ta wiedza ludzi na obecną chwilę wygląda w taki sposób, że kiedyś to było tak, że ludzie mimo wszystko się spotykali w różnych miejscach i gdzieś tą wiedzę jakoś sobie przekazywali, musieli myśleć, tak? Bo tutaj samym sercem jednak się domu nie zbuduje. Natomiast przekazywali różną wiedzę, głównie ustną. Bardzo wiele osób to później spisywało, niestety bardzo wiele osób też później niszczyło całą tą wiedzę i przez to ludzie, niektórzy twierdzą, że to, co ja mówię, jest niezgodne z prawdą. Natomiast ja mówię tylko to, co naprawdę sam wiem, to, co wnioskowałem, to, co naprawdę połączyłem w jedną całość. I czuję, że muszę o tym mówić. Czuję również potrzebę sortowania tej wiedzy w bardzo dokładny sposób. Wiem, że się czasami to powtarzać, na przykład w różnych materiałach na różne tematy, ale wiem, że jak się to wszystko zaczyna łączyć, to wychodzi obraz tego, co z nami zrobiono i co z Ziemią przede wszystkim zrobiono. Nasuwa mi się pytanie. Oglądałem wiele twoich filmów na internecie, w zasadzie chyba wszystkie. Rozmawiałem też z tobą parę razy. Jesteś stosunkowo młodym człowiekiem. Skąd u ciebie jest taka wiedza, taka interdyscyplinarna wiedza, bo to nie jest tylko wiedza? Wiesz co, bardzo, jak zaczynasz myśleć, jak zaczynasz eksplorować różną wiedzę, to czasami masz takie wrażenie, że już to gdzieś skądś znasz. I ta wiedza jest z bardzo wielu źródeł, tak? To nie jest tak, że ja wszystko to, co mówię, wyłącznie od siebie, tak? Bo nie jestem w stanie wszystkiego potwierdzić, tak? To jest gdzieś moja sucha analiza faktów, która łączy się z różnymi faktami. I ogólnie to jest wiedza, na przykład czytana, to jest wiedza, którą gdzieś usłyszałem od ludzi, gdzieś
plus niektórzy ludzie uruchamiali mi różne procesy różnymi samymi jakimiś wyrazami, poprzez wyrażanie różnych myśli werbalnie. Czyli na przykład to nie jest tak, że ja się do czegokolwiek zmuszam. Po prostu ja po prostu mentalnie czasami sobie coś przypominam i wiem wszystko na dany jakiś temat, jak to działa. Ale też tutaj jest kwestia inteligencji, tak? Ja się staram po prostu też inteligentnie to wszystko rozkładać na czynniki pierwsze i staram się to przekazywać, bo wydaje mi się, że w obecnych czasach ludzie potrzebują gdzieś jakiegoś wsparcia świadomości, bo bardzo często jest tak, że ludzie chcą, żeby ktoś za nich myślał, tak? Więc ja wziąłem to w taki sposób, że skoro ktoś chce, żeby ktoś za nich myślał, to nie zrobię tego czegoś takiego, że będę za nich myśleć. Nie? Natomiast doszedłem do wniosku, można im dać takie suche fakty z dokładną analizą różnych tematów, po to, żeby mogli gdzieś tej wiedzy więcej dostać i żeby ludzie po prostu mogli się tą wiedzą dzielić. Czy czujesz się, że masz jakąś misję w tej chwili, w tym wcieleniu, którą przyszedłeś teraz, żeby po prostu... Wiesz co, możliwe, natomiast nie wiem dokładnie, co to ma być. Nie wiem, że się zgodziłem, ale... Bo to jest tak, ludzie myślą, że wybierali sobie dokładnie warunki, dokładnie co zrobią, z kim będą, co przeżyją. Tak wcale nie jest. Ludzie powinni wybierać na poziomie świadomym fizyczności to, co chcą robić, bo to są wybory, tak? Wybory w wolnej woli, tak powiedzmy. Natomiast tutaj nas się uczy, że jest coś takiego jak los czy przeznaczenie, czy jakiś fatum, tak? Bo fate od angielskiego to jest też los inaczej. Doom to jest też los, ale te obydwa wyrazy są bardzo negatywne, mają bardzo negatywny oddźwięk. Fatum to jest klątwa, tak? Innymi słowy. Natomiast jeszcze los, tak? To jest losowanie, tak? Czyli los na loterii. Ja dziękuję bardzo za loterię, nie chcę, żeby coś takiego się działo. No i przeznaczenie, ale czego musi być ktokolwiek do kogoś przeznaczone? Może to jest inaczej, może to jest też negatywny oddźwięk, może chodzi o coś podobnego na przykład. Ale że się znają ludzie, mówią o przeznaczeniu, o losie, a nie o wolnych wyborach. I wiem, że się zgodziłem na coś, ale to nie była decyzja, którą podjąłem pod przymusem, tylko to była decyzja podjęta przy współpracy ze źródłem, ponieważ widziałem moment, kiedy się inkarnowałem jakiś czas temu. I wiem, że mnie pewna mityczna postać prowadziła, z którą miałem okazję porozmawiać ostatnio, która jest zresztą moim opiekunem. I wiem, że byłem po prostu prowadzony przez źródło i przez tego mężczyznę. I wiem, że ten mężczyzna mnie od urodzenia bardzo mocno chroni. Dlatego wiem, że mam misję jakąś, nie do końca jeszcze wiem, co mam zrobić, ale gdzieś jakieś przebłyski są. Z tego co mówisz, jesteś bardzo starą duszą. Jakbyś określił wiek swojej duszy, jeżeli to można w ogóle określić w przedziale czasowym? Na miliardy lat, tak? Wiele miliardów. Dużo starszy niż... Bo to tak, bo powiedziałem rok temu Markowi Podolskiemu, że jestem na Ziemi 300 tysięcy lat, co jest prawdą. Natomiast ludzie nie wiedzą tego, że inkarnowali się na bardzo wielu planetach. Tak zwany wiek duszy określa się nie w tysiącach lat, a w milionach lub miliardach, lub bilionach. I to ciekawe, czy można w ogóle określić według tak zwanego, przeliczyć na nasz czas, ten taki kalendarzowy, tak, nazwijmy to. Znaczy to jest, podejrzewam, że to jest jakiś skrót myślowy, tak? Trzeba pamiętać, że czas jest miarą. Tak, dokładnie. Nie ma takich specjalnych obostrzeń wobec tego. Natomiast mam wrażenie, że wszystko dzieje się w tym samym czasie tak naprawdę. Takie bardzo często mam wrażenie, że to co my mamy, co nasz moment punktu odniesienia, jeżeli na przykład coś się dzieje w tym samym czasie, milion lat świetnych stąd, to się dzieje w tym samym czasie. I żeby tam się przedostać, wiadomo, że są możliwości. No można by polecieć z ogromną prędkością, ale to oczywiście dylatacja czasu i różne niespotykane rzeczy mogą po drodze nastąpić. Dlatego są tworzone bardzo często przecież tunele czasoprzestrzenne. Ja się interesuję, można powiedzieć, tą tematyką, też można powiedzieć, półzawodowo też.
powiem szczerze, że spotkałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy zajmowali się, można powiedzieć, zbliżonymi tematami, tak, zbliżonym zakresem tematem, pracą z energiami, szeroko pojętą wielowymiarowością. Nie spotkałem nigdy jednak kogoś takiego jak ty, szczególnie, że jesteś bardzo młodym człowiekiem, bo to przeważnie byli ludzie już starsi, tak. I mnie poraża ilość twojej wiedzy, tak samo jakieś tam możliwości, których sam doświadczyłem też. Powiedz mi, w jaki sposób chcesz dalej wykorzystywać, znaczy wykorzystywać, może to jest złe zdanie, w jaki sposób chcesz no wykorzystywać po prostu to, co wiesz, swoje jakieś tam zdolności. Na pewno to się będzie z czasem rozwijać. To nie jest coś takiego, że wszystko, już sobie przypomniałem, czy wszystko wiem, nigdy wszystkiego wiedzieć nie będę, bo nawet uważam, że czasami lepiej wiedzieć trochę mniej na różne tematy i spać spokojnie, ponieważ jak zaczyna się dostrzegać pewne fałszywości tego świata, to ma się ochotę go po prostu jedną ręką zburzyć. I w jaki sposób chcę wykorzystywać? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co będzie na przykład za rok czy za dwa lata. Natomiast na pewno chcę dalej robić to, co robię w tym momencie. Przynajmniej w tym momencie czuję, że powinienem tak robić, wiem, że powinienem to robić. Wiem, że też bardzo wiele istot mnie prowadzi w tym, co robi. Czasami to się wydaje takie dziwne, bo u niektórych ludzi byłem naprowadzany nawet do bardzo negatywnych, wbrew pozorom, po to, żeby móc zobaczyć pewne rzeczy, które zostały gdzieś zrobione. Tak? I to można powiedzieć, że tak naprawdę żadna relacja nie jest jakąś tą, którą nawiązaliśmy, nie jest zła, dlatego że gdzieś skądś musimy czerpać inspirację. I można oczywiście od pozytywnych rzeczy, od pozytywnych ludzi, od pozytywnych istot, od aniołów, od innych pozytywnych cywilizacji i inspiracji czerpać. Wiem, że może zabrzmieć to trochę patetycznie, ale szczerze czasami mam wrażenie, że najwięcej wiedzy to przynoszą negatywni. Niechcący w pewnym sensie. Ale oni otwierają jakieś pokłady tak samo gdzieś tam w twojej głębi, których nie możesz jak gdyby otworzyć. Nie, to nawet nie o to chodzi, tak, bo to też było trzeba spojrzeć, miałem zobaczyć bardzo wiele rzeczy z tych, które były założone na Ziemi. Mm-hmm. I była tego porażająca ilość. Ludziom się wydaje, że to jest takie proste, taka konstrukcja jest prosta. Tam było tyle różnych dziwnych urządzeń pozakładanych, czy to w innych planach, czy w wyższych wymiarach, tak na Ziemię skoncentrowane, było to połączone z jakimiś innymi planetami, w ogóle z jakimiś innymi jeszcze statkami, gdzieś daleko w przestrzeni, które już dawno koło Ziemi nie ma, więc no jednak ci negatywni nie chcąc się osłaniają. A trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że będzie tego coraz więcej, bo im wyższe energie będą wchodzić na Ziemię, tym po prostu coraz bardziej to będzie albo pękać i się rozpadać, dezintegrować, bo po prostu będzie to widać. I się zastanawiam, co będzie, kiedy na przykład ludzie zobaczą na przykład potężne konstrukcje nad sobą, co zrobią, kiedy jakaś cywilizacja się w końcu ujawni. Tak fizycznie prawdziwe, bo oni cały czas tu są tylko na wyższych wymiarach, dlatego bardzo często ich po prostu nie widać. Rzadko kiedy schodzą do naszych wymiarów lub przychodzą pod postacią energetyczną, także ich widać fizycznie. Natomiast wiem, że tutaj są. I wiem doskonale o tym, że jest bardzo wiele przedstawicieli różnych cywilizacji inkarnowanych. Niektórzy wysłani tu po to, żeby wznosić tą świadomość i wyzwolić ludzką ziemię od tego, niektórzy wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że tych, którzy chcieli zniewolić ziemię, jest tu dużo, dużo więcej niż tych, którzy chcieli pomóc ziemię. I nawet, bo to jest jedno, tak, natomiast jedna rzecz jest taka, że mogą tacy tutaj przyjść, natomiast mogą się w międzyczasie całkowicie odmienić, tak, i może się okazać, że zupełnie innymi już są istotami, że wcale nie chcą już niszczyć Ziemi, tylko chcą tą Ziemię wyzwolić. Być może to jest jakieś poczucie winy, może to jest jakieś wyrzuty sumienia, że zrobili coś negatywnego Ziemi i postanowili zadziałać w zupełnie odwrotny sposób niż kiedyś. Jest jeszcze z nami nowa twarz tutaj, Małgorzata Arek, nie Mirosław Arek tym razem.
Małgosia jest bioenergoterapeutką, psychoterapeutką, także leczy ludzi, działa energiami. Małgosia, jakie miałabyś pytania do Jakuba? Jakub, na pewno wszystkich będzie interesowało, jakie jest twoje postrzeganie świata, bo zarówno ten świat fizyczny, jak i ten świat duchowy, który nie dla każdego jest otwarty. Jak sobie radzisz w obydwu tych światach równocześnie? To jest moje postrzeganie świata. Takie dwojakie, bo na pewno to, co zauważyłem, to też ludzie bardzo często sobie sami robią w jakiś sposób problemy. I de facto nie robią innych problemów, tylko te problemy, które sami sobie wykreowali, przerzucają na innych, tak? To jest spirala zamknięta, która się toczy jak cały czas jak koło, jak jakiś uroboros, który ciągle zjada własny ogon. Ludzie nie wiedzą, jak tego uroborosa całkowicie opuścić. I jeśli chodzi jeszcze o świat, no, powiem tak, z moich wspomnień jeszcze z czasów Imperium Atlantydy, Ziemia miała te same kontynenty, plus miała jeszcze część kontynentu europejskiego rozwiniętą o rozbudowaną, powiedzmy, o Ocean Atlantycki, stąd też nazwa, prawda? Także no, bez przyczyny to się nie wzięło. Tak? Na pewno jest tutaj w tym momencie dużo gęściej niż kiedyś. Na pewno jest tutaj dużo ciężej. Na pewno jest tutaj dużo trudniej coś wykreować w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, a która w końcu pada po bardzo długim czasie. Są zupełnie o wiele bardziej wyblakłe kolory niż na wyższych wymiarach. Stąd jest to ciągle, zauważcie, że ciągle tutaj jest szaro, buro i ponuro, tak naprawdę. Gdziekolwiek się nie pojedzie, czy w Polsce jeszcze nie jest tak źle pod względem czystości na przykład, bo jednak tutaj ludzie starają się o to dbać, o samą czystość, co jest dużym plusem, ale jakby się na przykład pojechało do Wielkiej Brytanii, to tam stos na stosie, generalnie przy każdym domu szeregowym, pełno śmieci jest podwalanych i ten głowa to nie dba. I co jest bardzo ważne, ludzie, mam wrażenie, nie chcą w żaden sposób gdzieś zaakceptować faktu, że świat jest zupełnie inny niż się nam tłumaczy. Czyli w kółko oglądają telewizję, gdzieś jedzą jakieś fast foody bez żadnej refleksji, nie programują, nie kreują własnego życia, wywołują kłótnie, dlatego że im coś się nie podoba, to jest racja. Mm-hmm. Natomiast wywołując kłótnie i żaląc się w internecie, czy wywołując kłótnie i po prostu ciągle gdzieś przyczyć na kogoś swoje problemy, czy w ten sposób można coś pięknego odbudować, bo wydaje mi się, że mi się też wiele rzeczy nie podoba. To nie jest tak, że ja wszystko tak jakoś postrzegam, że okej, jest, bo jest, tylko że żalenie się na temat tego, że coś mi się nie podoba, jest kompletnie bez sensu, bo co na tym idzie? Nic. To jest tylko nakręcanie tego, to jest karmienie ciągle tego swoją energią i jest to męczące na naprawdę dłuższą metę i znam takich ludzi, którzy naprawdę robią tego typu rzeczy, że ciągle narzekają, że to się z czasem po prostu w głowie nie mieści, tak, że aż po prostu nie da się tego słuchać. Kiedyś jeszcze próbowałem tego słuchać, ale powiem tak, im więcej ludzi się zna, tym coraz bardziej coraz większy ma się dystans do tego, co robią i co mówią. I tak naprawdę zaczyna się akceptować fakt, że się ich nie zmieni, że to oni sami muszą się zmienić na lepsze, jeżeli tego chcą lub nie. A jeśli chodzi o drugie postrzeganie świata duchowego, świat duchowy jest, ja go widzę w taki, powiedzmy, bardzo przezroczysty sposób, nie wiem, jak mam to określić, taki czarno-biały dosłownie. Ale odcienie różne są tej białości i czerni. Natomiast jeśli chodzi o postrzeganie świata duchowego, mam wrażenie, że naturalną drogą każdej istoty jest inkarnowanie. Czy to w takich warunkach, czy to w takich warunkach. I to jest dla nich całkowicie naturalne, przez co musimy zrozumieć jeden fakt.
Różnica pomiędzy wymuszoną inkarnacją a boską inkarnacją to są dwie zupełnie sprawy. Boska inkarnacja wychodzi ze źródła i generalnie źródło prowadzi później taką istotę do jakiegoś ciała, które sobie wybrało. Ale nie, przeważnie nie z jakimiś predefiniowanymi rzeczami, czyli na przykład, że zrobię to, będę z tamtym, tylko to jest takie ok, idę, bo chcę doświadczać, chcę zobaczyć, jak tutaj jest i to ja generalnie poniosę za to konsekwencje, nikt tego inaczej dla mnie nie zabierze, także naturalną drogą każdej istoty, każdej duszy jest inkarnowanie się, tylko w sposób naturalny i boski, bo wątpię, żeby dusza, która jest w pełni wolną boską istotą, chciała inkarnować się w warunkach, które by ją wyniszczały. To są, znaczy zdarzają się takie dusze, jest ich całkiem sporo na ziemi wbrew pozorom, które są, no przepraszam, to są dusze masochiści. Nie ma co inaczej tego określić. No, w kółko się ładują w to samo i nie da się często od tego odwieść. Ale chciałem coś powiedzieć jeszcze, bo też się spotykałem z takimi sprawami, że na przykład niektórzy ludzie bardzo na przykład chcą mieć potomstwo. Chciałem zwrócić uwagę na to, że mieć to można tylko siebie, samego siebie tak naprawdę. Reszta to jest wszystko to, z czego korzystamy, ale nie można korzystać, nie można wykorzystywać innych ludzi w żaden sposób, wbrew pozorom. I z tym idzie również to, że bardzo często się spotykam z czymś takim, że kobiety bardzo chcą mieć dzieci. To nie jest kwestia tego, że one tego pragną, że one chcą komuś dać życie, że one chcą komuś pomóc się rozwijać. Najczęściej tak nie jest. Tylko chcą zaspokoić swoje popędy. A z tym generalnie idzie jeszcze większy problem, czyli na przykład to, że jeżeli nie ma pomiędzy dwojgiem ludzi miłości, nie ma zrozumienia, nie ma świadomości, że co to oznacza, co nowe zupełnie życie, to przy niskich wibracjach, niskich energiach wejdą takie dusze masochiści, dusze sadyści, bardzo jakieś niskoenergetyczne, niskowibracyjne dusze, takie, które zawsze będą sprawiać problemy, bo są takie i takie są, one są po prostu głodne energii innych istot. Gdyby to było z miłością, zrozumieniem, szacunkiem, empatią, to przyjmą taką duszę, której nie będzie trzeba niczego mówić, bo ta dusza będzie zawsze to wszystko i tak już wiedziała, instynktownie będzie czuła, że musi pewne rzeczy zrobić lub nie. I łatwiej po prostu jest na taką duszę też szczerze, że w pewnym sensie zapanować, tak? Bo takie małe dziecko jest bardzo czarne, bardzo ciężko jest na nim zapanować. To jest dla mnie jasne. Ale niewątpliwie to jest temat rzeka, tak? Tutaj nie mówię, że wszyscy są źli, że generalnie nie powinni mieć dzieci, ale czasami się zastanawiam, że bardzo wiele osób, które gdzieś płodzi potomstwo, tego potomstwa mieć nie powinno. I wiem, że to może by wielu osób zabić źle, ale w większości przypadków, jeśli chodzi o takie typowe posiadanie, bo to jest takie, mówi, że dzieci należą do rodziców. Dzieci do nikogo nie należą, tylko do samych siebie, tak? Jeśli się zmieni całkowicie taką drogę i patrzenie, to ma się świadomość, że wychowywanie i pomoc w ewolucji jakiejkolwiek duszy przy wcieleniu to jest ciężka praca, tak? Tylko to nie jest tak, że to jest dane też na zawsze, bo to tak naprawdę jest pewnego rodzaju kanał dla kogoś, żeby mógł się rozwijać, takie ciało, w jakichś warunkach, które sobie wybierze. Czyli musimy być świadomi tego, że dziecko należy tylko do samego siebie, tak? Czyli tutaj to nie jest tak, że po prostu zawsze będzie tak samo, jak na początku, bo tylko do pewnego momentu tak naprawdę dziecko potrzebuje wychowania, a później to de facto już samo się wychowuje, samo ewoluuje. Bo takie trzymanie do któregoś roku życia, że to dziecko to jest dziecko, takie nic nie wie, to się okazuje bardzo często, że dzieci przewyższają inteligencję, możliwościami, pomysłami swoich rodziców w taki sposób, że aż
Mówiłeś też o duszach, czyli to z tego co mówisz, to nie jest tak, że dusze przychodzą i muszą odpracować lekcje. Nie, nie ma czegoś takiego. To są wszystko sztuczne programy, tak? Tutaj to wszystkie te programy typu numerologia, karma, astrologia, tam jeszcze było, pełno tych takich było, wahadełka i tak dalej, czy jakieś karty wróżące, czy wróżenie z fusów, czy czegoś innego, może to gdzieś działa, tak, ale ja szczerze uważam, że są niskie energie i że to na wyższej świadomości po prostu nie funkcjonuje. I powiem naprawdę coś, co może niektórych przerazić, ale tarot to były generalnie uwięzione wysokoenergetyczne istoty, które były zmuszane poprzez maszynę i poprzez różne dziwne konstrukcje do tego, żeby mówiły to, co akurat u kogoś jakieś karty mówiły. To są już tego typu rzeczy, to jest aż taka... Naprawdę nie wiem, jak istoty potrafią być zdegenerowane, żeby tego typu rzeczy robić, to jest też absurdalne. Ale one to robiły przede wszystkim dlatego, żeby prowadzić dezinformację i o tym należy pamiętać. Czy z tego jest takie przesłanie, że tak naprawdę bezwarunkowa miłość jest ratunkiem dla ludzkości? Na pewno w jakimś stopniu tak, tylko zrozum, że istnieje bardzo duży system zgód, pozwoleń i zakazów w kosmosie i różnych umów pomiędzy różnymi istotami i różnymi cywilizacjami, że bezwarunkowa miłość to jest jakieś 50-60%, ale reszta to jest generalnie wiedza, to jest wewnętrzna mądrość, to jest inteligencja i to jest taka umiejętność zobaczenia, co w pewnym momencie należy zrobić. Bardzo wiele osób myśli, że jak ktoś myśli i generalnie ma jakieś pomysły, to jest zadufany w sobie. Nie. Osoba zadufana w sobie to jest taka, która myśli, że jest pępkiem świata, a przeważnie jest tak, że osoby zadufane w sobie myślą generalnie w taki sposób, że wszystko wiedzą najlepiej, tak? Nie mają jakiegoś takiego dystansu nabranego do tego, bo jedna bardzo istotna sprawa. Osoba zadufana w sobie uważa, że zawsze ma rację, tak? Także generalnie tacy narcyzi potrafią niezłego zamieszania w życiu narobić. Ale co uważam za bardzo konieczne, to żeby ludzie zaczęli odróżniać ludzi, którzy są kreatywni, którzy są inteligentni, którzy rozumieją bardzo wiele spraw, od właśnie zadufanych sobie, bo najczęściej wychodzi na to, że ludzie bardzo często wybierają sobie ludzi naprawdę tak zadufanych w sobie i potem się dziwią, że to nie wychodzi. Z drugiej strony jednak rozumiem, bo nie ma dokładnej wiedzy na ten temat tak naprawdę, jak to funkcjonuje i ciężko jest czasami nawet mi rozróżnić niektórych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że jest to na dłuższą metę bardzo możliwe, żeby to rozróżniać. Dziękuję. Jakub, znam twoje podejście do tych spraw tutaj przyziemnych też, do tego, co się dzieje tutaj u nas w ojczyźnie. Nazwijmy ją Polską w tej chwili, czy tam Polin. Jakie Polin? Co ty mi tu z Polin wyjeżdżasz? No, tak niektórzy Polska, nazywają. Nie można mówić ani Polska, ani Polin, tylko Lechia. Bardzo o dobrze. Tym należy pamiętać. Bardzo dobrze, właśnie tak chciałem dokończyć tę kwestię. Żadne Polin, tak? No niektórzy tak nazywają nasz kraj. Ale to nie jest nasz problem, tak? Z górnej Polki, tak? To jest ich problem. Nie będziemy wnikać personalnie, tak? Powiedz, co, jak ty oceniasz sytuację, jak czujesz, jak widzisz to, jak będzie ewoluował nasz kraj dalej, co tu się będzie działo, jak sytuacja w świecie będzie ewoluować. W świecie najszybszego roku, teraz tak, nie mogę tego na 100% potwierdzić gdzieś tam, natomiast intuicyjnie, gdzieś tam myślowo tak mi wychodziło. Nie chcę tu, żeby ktokolwiek potem mi wypominał, a bo ty mówimy, że będzie to czy tamto, bo proroctwo to jest generalnie bardzo rzadka zdolność. Ja mówię o potencjale w tym momencie. Potencjał jest taki, że przy obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej na świecie, w Rosji, Chinach, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Izraelu, i paru innych krajach, sytuacja wygląda w taki sposób, że będzie olbrzymia szansa dla Polski, która jest już przygotowywana i to nie tylko z góry, ale także z ziemi, przez ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. I
Chodzi tu o ludzi, którzy mają bezpośredni wgląd w różne sprawy i różne kontakty i zaczęli rozumieć pewne sprawy, jak mogą się potoczyć, a jak żeby się nie potoczyły dla nas. Natomiast mój jakiś wniosek był z tego taki, że w przyszłym roku, na przełomie kwietnia i maja, może dojść do zmiany władzy w sposób siłowy. Po prostu. Będzie tak ogromna szansa, widzę, przy wszystkich zawirowaniach, jeszcze do tego trzeba doliczyć to, że ktoś po prostu puści bańkę ekonomiczną, czyli wiadomo, że wszystko po prostu... Ale czuję, że może dojść w przyszłym roku, na przełomie kwietnia i maja. Może, nie potwierdzę tego na 100%, bo naprawdę nie chcę potem być oskarżony o jakieś rzeczy, że a, ty mówiłeś, że w końcu będzie zmiana władzy. Jestem naprawdę, mam duże przekonanie jakieś takie, że w przyszłym roku może dojść w przełomie kwietnia i maja do zmiany władzy w sposób po prostu siłowy. Czy będzie miała na to wpływ też sytuacja ogólnoświatowa? Tak, będzie miała. Myślę, że tak. Nazwijmy to prosto. Czy wisi coś w powietrzu? Tak. Wisi. Od dawna. Od dawna. I to nie będzie taki kryzys jak w 2008 roku o tej bańce, o której teraz wspomniałem. Znaczy, jeśli chodzi o kryzys ekonomiczny, to na pewno aż tak mocno to nie uderzy, tak, w Polskę. Natomiast ja nie jestem pewien, co się stanie ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeśli cena ropy naftowej pójdzie w górę, to będzie katastrofa dla nich. Tak. Jeszcze mam takie pytanie. Pomagasz ludziom, doradzasz, naprowadzasz, oczywiście tym osobom, które do ciebie się zgłaszają. Powiedz krótko, jaką pomoc możesz zaoferować, w jakim zakresie? Zdejmowanie kolon, zdejmowanie podczepień, usuwanie implantów, naprawianie ciał subtelnych typu ciało genetyczne, ciało kwantowe, ciało astralne, ciało niebiańskie, oczyszczanie czakr, zdejmowanie pieczęci z czakr, naprawianie aury, poprzednie wcielenia, usuwanie jakichś tych starych powiązań karmicznych, które są de facto programami jakimiś rzuconymi, usuwanie jakichś programów, właśnie kodów negatywnych, usuwanie różnych przedmiotów po prostu powsadzanych w różne organy, jak i również na przykład usuwanie portali, usuwanie opętań, usuwanie różnych jakichś istot, które krążą gdzieś dookoła kogoś, czy po prostu oczyszczanie energiami, ale przede wszystkim uruchamianie własnego światła. Czyli jest to działanie wielowymiarowe. Tak. To działanie, można powiedzieć, nazwijmy to tak, energetyczne prosto, najprościej jak można, przekładające się na tutaj na materię, na fizykę tak. Całą, tak? I na życie tych ludzi przyszłe. Tak. Na ich ludzie wybory, myślą, na ich znaczy, wybory. Powiem tak. Lepiej, żeby ludzie mieli coś oczyszczone na następne wcielenia, żeby po prostu mieli łatwiejsze pewne rzeczy, bo im bardziej ktoś jest oczyszczony, im bardziej ktoś, że tak powiem, ma wyższą świadomość, to ma większą pewność, że następne wcielenie nie będzie wrzucone do jakiegoś innego Matrixa. I ludzie nie wierzą ani w poprzednie, ani w przyszłe wcielenia, tylko wierzą najczęściej w to, co im telewizja powie, albo to, co im Discovery puści, tak? No to bądźmy szczerzy. Mając cały szacunek dla tej telewizji, bo jednak jakąś dobrą robotę daje tym ludziom. Daje dużo wiedzy mimo wszystko gdzieś, żeby te procesy myślowe zaczęły się kształtować na dłuższą metę. No ale bądźmy szczerzy, tak, no, nauka bardzo często jest zakłamana. Mamy zakłamywane różne schematy, różne rzeczy. No i nie mówię, że nauka jest wyzwoleniem świata, bo no, jeżeli chcemy żyć jako bioroboty, czy tam klony, czy generalnie chcemy być jako obierzone jakieś świadomości, to ja wcale nie uważam, żeby... Ja nie chcę być biorobotem, nie chcę generalnie, żeby ktokolwiek mi cokolwiek na poziomie duchowym zabierał, czy na poziomie świadomości. Chcę być tą istotą, którą jestem i chcę się dalej rozwijać i ewoluować. I myślę, że bardzo wielu ludzi też tak chce. Natomiast... Jaki jest to procent ludzi? Jak oceniasz? Procent ludzi, ale jakich? No tych, co chcą. Nie funkcjonować jak bioroboty. 20% może. Ale to też jest teoria nieświadomości, czyli dlaczego generalnie ludzie nie chcą być świadomi, dlatego że jeżeli wrzucono to istoty typu insektoidy, reptilianie negatywni, czy tam jakieś inne istoty, gdzie przecież wiadomo, jak modliszka działa, tak, po seksie, no zżywa swojego partnera, tak? Bo już odpowiadam, robię tak samo bardzo często.
Czy retinianie u nich to jest po prostu już typowe uzależnienie od adrenochronu i od całej tej negatywności seksualnej, to jeżeli oni mogą wejść tutaj i otrzymywać więcej przyjemności seksualnych w ciałach ludzkich niż we własnych ciałach, no to jest jasne, dlaczego oni tu weszli. Oni mają coś takiego, że dostaną pieniądze, bardzo dużo czasami, że mogą gdzieś tam móc sobie zbudować dom, móc generalnie jeździć samochodem, gdzie mogą z kimś być. Dla nich to jest wystarczające i oni często nie potrzebują więcej niż to, co mają. Natomiast to bardzo blokuje świadomość wielu ludzi, więc jeżeli tutaj ludzie mogliby się obudzić po tym, co mówię, wybrzmić w budze, i żeby nawet te wszystkie jakieś negatywne istoty starać się przekonwertowywać na inne, że tak powiem, możliwości, na inne postrzeganie, to jest to krok w dobrym kierunku. Jakub, zakończymy na dzisiaj naszą rozmowę. Ty publikujesz znakomite materiały, także zachęcamy wszystkich do oglądania kanału Jakuba na YouTube, na stron na Facebooku. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy do rozmowy. Z Mirkiem bym chciał pogadać, na pewno. Na pewno, tak, tak. Myślę, że to się stanie niebawem. No, może trochę inne tematy. Bardziej przyziemne tutaj, to co się dzieje tutaj bardziej w kraju. Bo tutaj też masz niesamowitą wiedzę, co też jest samo w sobie zdumiewające. Dziękujemy Ci dzisiaj. Jest piękna pogoda w Poznaniu. Idziemy na rynek pochodzić trochę, wypić kawę, tak? Dziękujemy Ci, że nas to przyjąłeś. Dziękujemy Małgosi. Dzięki Jakub. I wszystkiego dobrego, tak? Życzymy swojej ojczyźnie Lechii, życzymy, żeby rosła w siłę. Ja tego życzę całemu kosmosowi. Całemu kosmosowi. Ale w dobrą siłę. Ale w dobrą stronę, tak. Żeby dobro zwyciężało. Dziękujemy. Dziękujemy.